Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Jest to seria oczywiście PGR na Czech Wolej. Jest dzisiaj ze mną Mafia Solec. Cześć. Oraz Dead Driver. Siemanko, witajcie. Czyli Arek oczywiście. Arek, no. jak już tam wspomniał w tamtym odcinku, jest u nas na praktykach. Także my go uczymy. Dzisiaj będzie Arek się uczył jeździć kombajnem, bo jeszcze nie umie. Ja go dzisiaj trochę pouczę, potem on będzie sam ciął, a ja będę obsługiwał tutaj zetury z przyczepami, także dzisiaj odcinek tniemy kolejne zboże na słomę tym razem i to już będzie ostatni odcinek ze żniw, potem lecimy właśnie z pracami pożniwnymi, także no co, możemy lecieć. Słuchaj Arku, poczekaj, ja wsiądę pierwszy. Siadaj. Łódźcie, dobra. Także ogólnie nie wyłączajcie odcinka, dzisiaj będzie to trochę żniwa z innej perspektywy, Brączek będzie dzisiaj obsługiwał nasze piękne sprzęciory. Będzie odwoził zboże, także trochę inaczej chcieliśmy, żeby to wyglądało, bo wiecie, trzeci odcinek tak ze żniw, to żeby się wam nie znudziło, kochani. Tak, dokładnie. I mam nadzieję, że wam się to spodoba. Także lecimy sobie na pole. Ja pokażę Arkowi tutaj co i jak w kombajnie w środku. Potem kawałek się z nim przejadę, on będzie właśnie styrował. Mam nadzieję, że nas nie zabije. Może mam taką nadzieję, bo będę z przodu jeździł. A do czego ten przycisk? Na które pole my lecimy, że tak spytam? Się będziemy na tym tutaj rozkładać, na tym małym tu. Aha, bo już wiem, który chyba będzie ten. To duże po prawej. Mikiego na live'ie wtedy to ten robiliśmy, no, pamiętasz? Lecimy to duże pole, dzisiaj zaczniemy sobie ciąć to duże pole, pewnie nie skończymy, ale też chcę tak około 30 minut odcinek zrobić, żeby był, bo jednak dłuższe odcinki widzę wam się bardzo podobają. Mam nadzieję, że mi kamera wytrzyma. Tak, ja też mam taką nadzieję, dobra, tutaj możemy się już w sumie rozłożyć. Mam nadzieję, że tutaj nie ma dużego rowu, bo... To widzę, tym jedziesz do przodu, tak? Ty poczekaj, bo tu my tu nie przejedziemy. A dobra, rozłóżmy. Tu masz rewers. Dobra, zobacz. Ja na tych 56, wiesz, umim, a tutaj to technologia dla mnie jest. Mówisz? Ja to 60 umim. Dobra, ja ci podepnę, bo ty jeszcze nie umisz. Czekaj, ja pójdę z drugiej... A, już podpiąłeś, kurwa, ciotne, nie zdążyłem wyjść. Aż mnie serce zabolało, matko i córko. Dobra, teraz szasz. Uważaj, bo ja jestem z tyłu. Nowe nabytki za kurde pożyczkę rozwalą. Kurwa, mać tam. Co ty odjebałeś, Krzychu? Nie, bo ja myślałem, że to jest przejazd, wiesz? Ja sprawdzę, jaki gruby rów jest. Znaczy, nie gruby, tylko głęboki. Gruby rów. Nie, tu my nie. Ej, tu chodź! Tu, gdzie? Krzychu! Tu się wpierdolimy, chodź. Ale tu z tej strony zrób, zobacz. Co, z której jest? Czy tu przejedziemy? O kurwa. Dobra, ja spróbuję najwyżej header zerwę. Arek, dawaj. Gdzie jesteś? To. Ten najwyżej na młodego będzie. A czekaj, to nie mój kombajn, czekaj, poczekaj. No ja mówię, kurna, dziodziesz mi tu coś poskładał wszystko. Wsiadaj. Dobra, ty, ja przejadę. Nie, no ja przejadę, słabię. Najwyżej ja zerwę header. Ja chcę zostać bohaterem. Tylko powolutku, ej, powolutku przejeżdżaj. Jestem bardziej doświadczony, poczekaj. No jać, Krzychu. Zaraz, moment. No szybciej! Powoli. Krzychu, dalej ten teraz. Ty. What the rover, no co, przejedziesz? Widzisz? O kurwa. Ty poszedł, nie po... Ja pierdolę. No i dobrze. Także koniec odcinka, dziękuję. Nie, dobra, wyjedź do tyłu. Nie mogę. Ty czekaj, może ja zetorem podjadę. Czekaj, ja wiem co? Nie. Pompki robię, chłopaki. No weź, odjedź. No nie mogę. No to odczep i podczep. O, odsuń się. Nie chciałem robić tak nierealnie tego. Ja no. tą stroną ja przejdę, zobacz. Chyba. Wyjebie zaraz. Chyba nic nie zerwałem. Dobra, zobacz. Arku. Czekaj, posprawdzam czy łośki wszystkie. Zobacz. Nie odpalaj, bo ja pod siczkarnię wlazł. Dobra, nic nie pourywane. Zobacz, jedź. Tutaj masz joystick od wszystkiego. Masz strzałeczki. I tymi strzałeczkami sobie możesz podnosić i opuszczać header. Tutaj masz załączenie oczywiście mucarni, także regulacje motowideł. Słuchaj, koguty, tutaj jest przycisk od wysunięcia rury, znaczy wyciągnięcia rury. Wątek. I sobie będziemy tak jechać. Ja ci wjadę kawałek, zaraz tutaj za tym zakrętem cię puszczę. Słuchaj. I... O kurwa, włączyłem słomę? Jest słoma, dobra. Tak, ja może ja będę prowadził. To poczekaj chwilę. Dobra. Ja przejadę tu kawałek tylko, bo chcę mu pokazać. I zaraz pojadę po zetory. Zetorami przyjadę. Bo coś czuję, że tutaj będzie dosyć dobrze sypać. Siedzenie pasażera wygodniejsze jak kurde kierowcy w 56.
Ale to będzie... Coś czuję, że to będzie fajnie tutaj szło to pole. No. No. Chociaż hektar tu jest, co? No. Mamy tego. Ładnie idzie. Ale kurna, te tekstury, to wszystko, o Jezu, piękne. Trochę za szybko. I tutaj masz jeszcze przyciski ten, na tym, na joysticku masz wszystko od tempomatu, tak, że możesz sobie regulować przy prędkość. Dobra. Także dasz na pewno radę sobie. Wieta, co, to trzeba, ja tu zaraz się wymienimy jakoś, ja no pojadę pierwszy. Zaraz, tak, tu jest zaraz taki ten wyjazd, także tutaj się zmienimy. I ogólnie musimy dookoła objechać raz i się przeciąć, bo nie ma sensu, później będzie ciężko to prasować. No, także mówię. Dobra, słuchaj. Arku, ja ci nawrócę. Dobrze. I ci dam wtedy już. Pojedziesz za bolkiem sobie ładnie. Dobra. Nawracamy, tak? Gdzie nawracamy? No jedź tutaj normalnie dookoła, nie? Dookoła. Dobra. Dobra. Uwaga. Dobra, ciekawe czy tu kurde działa. Czekaj, Jarek. Dobra, to jest chyba jedynka. O kurde, wsteczny. Dobra. Bolek, daj sobie ten. Motowidła wyżej, bo masz za nisko trochę. Czekaj, tu wiesz co chciałem złapać, bo widziałeś, tu był zielsko. Trochę jak w bizunie, czekaj. Muszę trochę pomijać, bo kamienie niewyzbierane, nic. W bizunie, o Jezu. Wspomagania nie ma, tutaj jest, lżej chodzi. Dasz radę sobie. Ty, ja nie wiem, ja to naokoło mam obciąć, o. Aaaa. Dawaj, jadź. Jadę. Kurna, przepali klasa. Uważaj, bo ten jest strasznie dokładny. A, dobra. Dobra, ja biegnę po ten. Ja biegnę po Zetura. To jadź. Arek, dasz sobie radę, co? Dam sobie radę. Dobra, następnym odcinku, tak jak już pewnie wiecie, znaczy myślicie, to będzie właśnie... A, i mamy pytanko nawet do was na następny odcinek, bo mamy prasowanie. I będziemy robić, dwóch będzie prasować, prawdopodobnie jeden będzie zwoził i powiedzcie, czy my mamy to zwozić. No właśnie, czy my mamy to prasować? Czy na przykład mamy zrobić tak, że weźmiemy jakąś, przerobiłoby się, bo już nawet Brączek mam pomysł, wziąć jeden ciągnik i do tego tą samozbierającą, taką do okrągłych ber, wiesz, tylko przerobić ją na stare tekstury jakieś. I fajnie, bo by było, bo wtedy nie trzeba turem się bawić ani nic. Czy mamy też, wiecie, jakiś, nie wiem, albo ładowarkę jakąś, albo jakiś ciągnik z turem i wtedy normalnie ładować. Ale myślę, że jak wy będziecie we dwóch prasować, fajnie by było przerobić tą samozbierającą do okrągłych belek. No, najpierw musimy ogólnie jakieś prasy ogarnąć do prasowania, żeby było właśnie. No, nie ma problemu. To już Arek nam załatwi, także tą Fiat Agri tam znalazłeś fajną dosyć, także ona będzie dosyć pasować. I myślę, że możemy jakąś jeszcze jedną starą ogarnąć prasę, nie? No fajnie, jak we dwóch właśnie będziemy prasować, bo jak będziemy zbierać, to kurna, my tego przez drogi nie wyzbieramy. A taką fajnie, ja bym se latał za wami, tak jak u Wenda tego, kojarzy zresztą, Wenda no, tego, wiem, co... Wiem. No, tylko, że on ma do kwadratowych, a my będziemy okrągłe. Bo wiesz, po prostu podzmieniałe tekstury jakieś jej dać. Po prostu powiedzcie jak chcecie, czy chcecie, żebyśmy zbierali widłami, ale to wtedy by było strasznie długo. No. Czy chcecie, żebyśmy właśnie samozbierające? Ja myślę, że samozbierające też by było dobry pomysł. No a tak to wszyscy na pełnej, wiecie, jak wpadną, kurna, dziod, oni z prasami nie będą nawet stawać do wypluwania belek. A ja będę sobie jeździł, czy tam będziemy się wymieniać. Ile macie procent? 34. Dobra, ja jadę już powoli do was. Dobra, jadź, ja tu muszę, kurna, tu to niepoobcinane jest, kosą powinno być. U nas w Strzelcach, nie? Wiesz co tam mają ten hodowla roślin Strzelce, nie, Brączek? No, no. To tam mają taki malutki kombajnik. Powiem ci, że jeszcze mniejszy niż mój. I oni od supów, czy tak od wiesz, od miedzy zawsze, na żniwa najpierw tym kombajnikiem wyjeżdżają, nie? Serio? No bo jak oni mają duże te kombajny, te headery, to wiesz, trochę ciężko jest, a u nich tym bardziej są przy wszystkich polach są te drzewa takie, sam widziałeś jak jechaliśmy. No wiem. No i ich naprawdę jest lipa z tym, żeby ten. I zawsze akurat ode mnie z rodziny pracuje właśnie na tym i jeździ tym kombajnikiem zawsze. Albo też te poletka, co oni pokazowe mają, one są zawsze takie 1,5-metrowe szerokości i one naraz wchodzą w ten kombaj. A ten kombaj ma tak, że on nie ma zbiornika, tylko sypie w worki od razu, nie? Tylko, że jest cholernie dobrze czyści, nie? Naprawdę super kombajnik. Może jak ktoś wie o jakim chodzi. Akurat tej oni mają w wersji takiej niebieskiej, malutki, prawda? Dobra, Arek, słuchaj, jak teraz nakręcisz, nie? No. To zaczniemy się sypać. Dobra. Brączek? No. Ja ci też wtedy mówiłem, żebyś wysokość słomy zmieniałeś, czy nie? Tak, zmieniłem. No to gitara. Bo zajebiście to wygląda. Tylko mi powiedz jeszcze, Arek, ile na godzinę? 10-11. 10 porywach do 11. Czekaj, sobie podjadę, bo tutaj za zakrętach będzie ciężko. A tym żeś pomknął.
Kurde, na prostej się lepiej wysypuje. A no pro, ale no wiesz, no musisz trochę się wykazać teraz, tak? Jak mi idzie? Czyste zboże? No tobie idzie dobrze, gorzej ze mną. A ja to już w ogóle nie wspomnę. Masakra, tu od miedzy to ciężko objeżdżać. Rura mi chce uciekać co chwilę. Ja to muszę damy radę, ty tylko tak wiesz, ogólnie to... Dobra, Arek, tak... poczekaj, wysypiemy się tu. 80, 85 mam. Tak, koniec. Koniec, serio? No. Chyba Lek, będziesz musiał gdzieś zjechać chyba. Chyba tak. Bo ja nie podjadę do ciebie teraz. Chyba, że tam jakaś łąka jest. Tu jest łąka, to ja tu poczekam. Łąka. Czekaj, pod górę on się już nie może zebrać. Ty już tutaj wjedź za tym krzakiem, a ja cofnę wtedy do ciebie. Spierdolisz w krok. Trzeba było krystala wziąć. Co ty, ten krystal to zdechły jest, go trzeba zrobić najpierw. Dobra, tylko teraz mi powiedz tak, którędy do drogi. Dobra, ej, zobacz jak ta... To tu już masz pełne? Nie, ja idę zobaczyć, czy tu jest jakaś droga w dół. Ej, ogólnie widzę, zobacz słomę, jak fajnie wygląda. No. Dobra, ja go tutaj... Wydaje się, że wyjedziesz chyba jako. Nie, wiesz co, ja go tutaj zostawię, a przylecę następnym zestawem tam na początek. No, a kurna, przez... ale zboże to ładnie sypie. Musimy się ogólnie przeciąć, jak teraz Arek objedziemy dookoła, musimy się przeciąć. Dobra. Musimy się przeciąć, wtedy już będziemy... Dobra, rura mi się zamyka. I już wtedy będzie gitara. Dobra, ja go tu zostawię. Aaa, to mój ulubiony! Bo zamykamy drzwi, bo ci... wieje dzisiaj. A bo ty którego wziąłeś teraz? Ten? Tego... bezprzedniego? Nic nie słyszę! A nie, tam wszystkie są sprzednie, sorry. Nie no, słyszę. A nieprawda, 4011 jest bez. A i mamy jakiś? No mamy przy opryskiwaczu przecież. A no jo, faktycznie. Bolek, koniec. Ty, dobra, ile ty zapieprzasz? A, wiesz, ja tutaj... Nie moje, to wiesz, to nie... Arek, rurę złóż. O kurde, zaraz mu walę w dupę tę rurę. Nie, weź, ej, zmień się na ten, na 12. Ten, limiter. Ało i będziesz jechał w granicach od... Jakie cały czas jadę 10, 11. Dobra, jest... Zmień się jeszcze o jeden ząbek. Albo nie. Czekaj, która to... O, dobra. Tym przyciskiem. 12 natomiast limiter. Dobra, akurat ja tutaj stanę na końcu. My się akurat sypniemy, ja już się będę przecinał, to teraz rozkminiam, żeby się przeciąć fajnie. Ładne są te pokosy, takie nieposzerpane, będzie fajnie prasowało się. No, o ile no, prasa właśnie... będzie o... O ile prasa będzie ogarnięcie zbierała. No to musisz się ogarnięcie przerobić. Da się ustalić, jak ją przerabiasz, tam w giancie się jej bierze, ile ma brać. Tak jak w bronach jest ten, wiesz. Dobra, przyprowadzę w sumie dwa zestawy już. O, kurna, dookoła objechaliśmy 13 minut, minęło odcinka, nie? No to mówię, trochę dłuższy, zrobię tak jak ten pierwszy mieliśmy. No. Teraz jak się przetnę, szybciej już będzie to szło. Myślisz? No. Bo wiesz, nie będziemy już teraz zwracać uwagi na ten... Na takie dalekie objeżdżanie. I wtedy będziemy raz przy razie jeździć, to pole szybciej będzie tu ubywać, nie? I też trochę będzie widać na odcinku. A tak to co, my objedziemy 3 razy dookoła i koniec odcinka. No, a tak to wiesz, już się jedną część tutaj zrobi, nie? No, ja już tak to teraz się sypnę. Bo ja pierdzielę, dobrze, ja tu odmiedzę, bo Arek by mógł się wjebać. Rurę schowaj. Nie, ja już teraz ją chcę ten... Bo to widła weź wyżej! Przestań, odmiedzy musi być. Dobra. Dobra, ja sobie go tu postawię. Tu niech stoi. Zajebisty zestaw też. Chłopaki już się wysypują. To ja wprawdzie mogę tym już zjechać. A, czekaj, ja teraz rozkminiam, Arek, jak to przeciąć. Będziemy tu jeździć, ja to muszę tylko wyciąć, ten tutaj wichajster. Zaraz poczekam, aż mi wyleci słoma. Dobra. Ja jadę w sumie tym, jeszcze nie zjeżdżam, dosypiecie na tego, co? Jo. Dobra. To może go przyprowadzić właśnie i tyle. No już jadę nim. Tu jest 69%. Przypadek? Nie sądzę. W tym samym czasie. Tak. Dobra. Czekaj, Arek, ty już tam stój, się cofnij, bo ja tu wytnę to, nie? I ty zaraz już polecisz, zaraz będziemy na prostej. Żebym rewers ogarnął, o, dobra.
O! Zaraz tu. Ja jeszcze mówię, ja dopiero się uczę na tym kombajnie. O Jezu, jak je podbiło! Poczekaj, poczekaj, Aleksas, gdzie? Kurde, zaraz rewers połam, jak tak będę się nie bawił. Co, jak ty polekniesz? Zaraz zobaczysz. Dobra, poczekaj, Arek, polecisz ty? Tutaj przed... Ale dobra, wiesz co? Ty polecisz na wprost, spróbuj to jakoś równo wyciągnie, a ja lecę tam to dokończyć. Wytnę ten takie zakole, nie? Poczekaj. Dobra. Już mogłeś się wciąć w to, nie? Żebyś to tak trochę se daj... Czekaj. Nie, tutaj... nie idź w tą stronę jak ja jadę. Aha. Tutaj będziemy jeździć, a ja tu obetnę to na równo. A tak wy chcecie to zrobić? No. Dobra, to ja te zestawy trochę bliżej podprowadzę. Bo są tu te wichajstry i kurde, tak mnie to wkurza. Dobra, cyk. Na pierwszą sypaliście, nie? Jo. Ty, Arek, też czy na pierwszą, czy na drugą? Na tą drugą, na tą polmo odwarfamy. Dobra. To powiedz mi tylko, Bole, gdzie ty będziesz chciał się przeciąć? On tu jest, poczekaj, już jadę. Tu. I poczekaj. Tak, żeby nie za daleko. Teraz patrzę, poczekaj. Spojrzę na to. Tu dotniemy to na równo. To dobra, poczekaj, Arikson. Ja tu wjadę. Chyba jak muszę po tym. Kurna, dziod, jakie to krzywe te pola. Dobra. Czekaj. O. A mnie wyniosło. Tędy? Poczekaj, tak mniej więcej chyba będzie równo z tamtym pokosem, nie? No, gdzieś tak. Mam jechać z lewej czy z prawej? Jedź od lewej mojej. Tak, dobra. Żeby rura była, nie? No. A, no to jo. To nie, to jest, żeby rura, to z tamtej jedź. Po mojej prawej. Dobra, te ogólnie brączek trzeba będzie zabrać. Albo dobra, jakoś się tu wypnie. Akurat na wprost z nich będziemy wyjeżdżać. O, no, tylko kawałek je zabierz, żebym mógł tam się zmieścić i będziemy jeździć. Hej, temu to widzę trochę brączek za wysoko, na się sobie... Spuszczę. Bo ja ich nie ustawiałem, one były do rzepaku ustawione. A. Ty teraz ja skonfiguruję. A, wy tu jedziecie, dobra. Ale no. Mnie się zap... Aha, bo ty się chciałeś w tą stronę przeciąć. No. Jak mi się zaplątały. A to fajne jest. Do końca dojedziesz, nie? Tak, spokojnie mam 23%. Człowieku, ja tu teraz trochę pojeżdżę. I będziemy się tu fajnie... Nie, no ja bym chciał, żebyś mi dosypał, bo jechał już zawieźć, nie? Aha, dobra, to już luz. To możesz na zawracaniu możesz mi dosypać, żebym już tam nie wjeżdżał w tamtą stronę. Dobra. Ja mam 20. Okay. Jak mi słoma wyleci, bo żeby tego nie rozciągać za bardzo. Okej, tu trochę cofnę, bo chyba się nie wykręcę. Poczekaj, Arek, poczekaj moment, co? Czekaj, tylko do kosza już dojadę do końca. Czekaj, to widła weź wyżej. Już? O, tak jo. Dobra, ja już nic. Dobra, Arek, dosyp mi, co? Dobra, rura otworzona tym przyciskiem, o! Na styk poszedł. A. To mi z bizonów zostało. Dobra, poszli, szybcy wściekli. Cześć, żeby równo. Dobra, ja jadę zawieźć. Nie ma problemu. Mogę te jechać teraz przez środek, czy za tobą? Jedź tu za mną. Ja ci pokażę, jak tu będzie miała iść. Wolę dzisiaj z kierownikiem pola, także... Dzisiaj ja pokieruję trochę. Kurna, myślałem, że się błyska ojciec coś spawa. Że co? Myślałem, że się błyska ojciec coś spawa na dworzu. Agregat może? Nie, coś innego chyba. Jakiś Boscha słyszę wszystko. I on tam w jednej ręce Boscha, w drugiej spawarkę, w trzeciej tam, kurwa... Ja... Trzeciej, jo! Trzeciej. W nodze. W nodze to gaz. Głośniej mów. W nodze to gaz. Bo Zetur głośny to wiesz, nie słychać wszystkiego. Dobra, nie ma problemu. Polmoz Warfama, łączna 43. No to ludzie ogólnie piszcie, co chcecie w następnym odcinku. Emil Jadwiga. Na pewno będzie słoma, ale no musicie napisać jak chcecie, żebyśmy to robili, nie? Rób to. Ale... Teraz. Ja? Arek, po słomie, tak. Po słomie co? Więc w takim razie, jeśli chcesz, żebym zrobił to teraz, no to wybacz. Muszę na chwilę kombajn gasić. Nie no, żartowałem. Weź, dojedź tu do mnie, nie? I dotnij ten kawałeczek malutki. Ja ci to rozetnę. Co tu będzie?
Halo? Jara, Jara, czekaj. Ojciadę. Kurna. Jara, czekaj. Jedź. No to ty jedź tam. Ja tu już dotknę. Dotkniesz to? Dobra. Właśnie, no i ten cypelek. Dobra. Ja mu gasz, a on już gasz. Kurwa. Też kobieta. Dobra. Tylko krocze ma robocze. Jadź. Ale ten zestaw też kozacki. Rury ze mnie schowała. A to bo Brączek będzie ten. Będę teraz sypał na niego. Tam nie, mam trochę. Nie. Nie? W następnym przejeździe. Tak? I teraz Arek rozcinasz to na lewo lecisz, nie? Rozetnę. Dobra, weź włącz swój głos normalny. Zara, tylko dojadę do końca. Jo, to ja już poprowadzę wtedy, jo. Hebel Jadwiga, łącz na 43. 48! To właśnie, 48. Przeprowadziłam się. Co to jebał ty? Ja pierdolę. Czekaj, Arikson weź się tu schowaj, ja muszę tu przejechać. Nie podbić Zeteru nigdzie. Dobra, nie cofaj tam, pierdolim wzrok. Wiem. Jeszcze ja taka nie ślepa. Boże, jak cofnął na górkę tam. No widzę, dupą się nastawił. Widzieliś te stacha gdzieś? Ja go nie. Drugi dzień już go nie widzę. Rysiek wrócił, rower oddał, a Stachu jak nie było, tak go nie ma. Dawaj rurę. Dobra. Dobra. Ty, poczekaj, Arek, jedź tu, dotknij tam, nie, cofnij się. Za ten cypelek, nie? Od początku no. zrób ten. Dobra, dobra, wiem gdzie. No, i na wprost, żeby to teraz równo rozciąć i będziemy już jeździć. Dobra. Chłopacz, chłopacz to, nie wróciło. Nie, Brączek go garnia. Wysypałeś już? Tak. Ten tam sraczy, co robi? Nie wiem, on bajki nie może od mucarni przeciągnąć. Cięży jak w bizonie chodzi. Jeszcze te nowe, jeszcze nieporuszane. Jara, o kurna, jak mnie zniosło, czekaj tam. Ja tam nic śmiesznego nie widzę. Ja pierdolę. Kurwa, mi się ten śrubokręt dopalił, nie? Na co ci śrubokręt, wnusiu? Ty tam w komputerze siedzisz. A babcia, słuchaj, mówię, przykręcić. O Boże, nie mogę. Jak nie mogę, to przez nogę i dalej mogę. Ty babcia, stój. Hop, wysyp się na mnie. Zara, mi słoma wleci. Kurna, komar, pierdalaj. O Jezu, o kurwa, o Jezu. No wysypże się. No już wysypałam. Kurwa, się popłakałem, jak jej na odcinku. Z tego, typowy. Ja pier... Ja teraz tędy jadę. Ty wyjedziecie na czołówę. Na czołówę nie, jedziecie. Babcia tam to dotknij. Jara, bo ja żeś górko nie widziałam. Dobra. Kurwa, ja się teraz objadę. Kurwa, znowu przyleciał, to upierdala. O Jezu nie. Pierdolę, nie? Płakaj się, kurwa. To jego kurwa rządzi, nie? Ja... Lech, kurwa. Rządzę.
Ja tu teraz ten kawałek będę chciała. Ja. Już na pełni. Chyba już ta pełna, poczekaj, ja już tu ten. Ogólnie babka. Ja? Ty już to skończ tam to małe, nie? Co tniesz? No to mówiłam przed chwilą, nie słuchaj. Dobra, dobra, spokojnie. To ty to skończ, a tu już nowe wytnę. Masakra jakaś, nie? Ja pierdzielę. Mi aż serce zakuło. Luke, poczuj siłę ciemnej strony. Tamto było lepsze, weź włącz tamto. Nie, włącz tamto, mówię ci. I look father. Luke, I'm your father. Dobra, wróciłem. Babcia na linii. Ale mnie serce boli. Boże, daj spokój, ja nie mam. Ostatnio coś z sercem mam, tak mnie kuje, ale dzisiaj to już w ogóle. Brączek ledwo idzie pod górę. Jak ja wyjechać nie mogę. Ej, ładnie to chyba przecięliśmy. No dobrze wygląda. Dobrze idzie w miarę nawet. Będzie wracać, berowała. Takie wytu. To nie kostki. O. A. To będzie... Brączek, ogólnie możesz aparat zaraz ten, wiesz. Wiem. Bo jest 27 minut już. No, a licz 29 się wyłączył. Chyba ten czas leci, patrz tam. I tu do mnie możesz przyjechać, się przecinamy, nie? Ja nie. To moje przych... Oj. O Boże! Ej, przypomniał mi się ten suchar. Jak to było? Wczoraj z dziadkiem śmialiśmy się do utraty tchu. Dziadek wygrał. Dobra. No niech mi się przyczepa sypie, ja idę aparat ogarnąć. Dobra. Aparat, ogarnij się. Aparat ogarnij. Dobra, gdzie ty jesteś? No mówiłem, żebyś przeciąć. To tu do tyłu. Dawaj, na stracha. Kręcisz dupą jak kierownicą. Dobra, ja się tu wbiję, a ty za mną wjedziesz. Komar, wypierdalaj. Już. Powiedziałam. No. Chuj, on tu przyjechał, las wyciąć moje pieniądze. Kto mu dał takie pozwolenie? Ej. A kurwa, tu obok, jak jechaliśmy wcześniej, las był wycięty. Pomoże. Ty, Bolek, już się przyciąłeś, nie? Tak. Dobra. Będę musiał ochłonąć trochę po tym odcinku chyba. O Boże. Ej, dobrze nam to idzie, nie dmuchaj w mikrofon. Dobra, sorry. Będę wciągał. Akurat baterię doterpiemy chyba, wiesz? No. Bo mam jedną kreskę, akurat się wyprostuje trochę, żeby... Może jakieś żaby, słyszysz? Nie, to piarła chyba. Ej, czemu nie docięliście tego po lewej? Co? Babka. Jadziusz. Dobra. Ja to dotnę. Zara. 20 metrów zostało, to dotknę. To ty tam pojedziesz, czy ja mam jechać? Ja pojadę. Dobra. Ja zaczęłam, ja skończę. Pojedź, wnusiutko, uważaj, żebym ci tam kabinę nie zaczepiła. Ogólnie wrócę. Stój, wysyp się. Już, laga miałem. Nie wierzę, nie! O Boże! O, akurat się kamera wyłączyła, tak? Że na pełnej ci nagrałem. Fajne przyczepy i wyszypywanie. Ale nagrało się czy nie? Tak, ona tu se sama zapisuje, chyba. Nie, zapisuje na pewno. Ten tam śpiewa se. Akurat na jeden header później zostaje. Halo.
Ruszyła maszyna, już nic nie zatrzyma. Pole, pole, ja pierdolę. Kur... No Boże, jak ktoś wytrzymał naprawdę, jak ktoś wytrzymał do tego momentu, napisz wytrzymałem, nie wiem, napisz coś, daj znać, że oglądacie do końca. O jest. Warto oglądać do końca. Ja nie wytrzymię. Ja nie wiem, w których momentach mam pić. Dobra. Dobra. Ja poszłam. Tu już babcia dojeździ. Jadę. Dobra. Wprawdzie będziemy właśnie kończyć w tym momencie, bo Bolkowi tak się już kamera wyłączyła. A nam dobrze idzie to koszenie, jak widzicie, jeszcze kawał pola został. Ale no dokończymy pewnie już to poza odcinkiem i w następnym odcinku już będziecie widzieli prasowanie, także... Bardzo wam dziękujemy za obejrzenie, kupa śmiechu była. Była. No i was bardzo serdecznie pozdrawiamy, także no... Trzymajcie się. Się słoma będzie pchała, bab... O, co jest? Słychać mnie normalnie? Nie. O. Słoma będzie pchała, babka będzie prasowała, zwijała. No, dobra, także łapka w górę, subskrypcja. Zapraszam kurwa, na Facebooka. Zapraszam na Facebooka, do babki na Facebooka zapraszam. No, czekajcie na chwilę ludzie, pozdrawiam wszystkich wnusiów, wszystkich kurna, wszystkich pozdrawiam was, żyta się tam dobrze. Chymel Jadwiga łączy na 43. Jak widzieliś ta stacha, to napisz to w komentarzu. Dziękuję, dobranoc. Na razie, cześć. Cześć.